Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Watch Dogs 2. Słuchajcie, ruszamy dalej. Dzisiaj chyba dalej z tą misją sobie polecimy, która tutaj na mnie czeka, czyli ta nowa gra, operacja poboczna. Śledzimy misję. Okej, okay, nadajnik na wieży. Ta wieża była gdzieś tutaj właśnie. Okidoki, całkiem spora droga do przybycia, ale tak sobie pomyślałem, że... Pof. No, chowaj to, bo nie. O. Dobra, pod te. To chowamy. Wchodzimy jeszcze raz w telefon. Tak sobie popatrzmy. To sobie pomyślałem, że jakbyśmy może... Może chcą byśmy sobie czasnęli jakieś kurde łódkę i tą łódką moglibyśmy się tutaj dopłynąć. Nie musielibyśmy tyle jechać i tak też zrobimy, spróbujemy. Tylko pytanko, czy ja stąd jakąś łódkę ogarnę. Tam widzę, że żadnych łódek nie ma. Łódeczka, 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 wódeczka. Dobra. O, pieseł. O, wilczureł. Łów, 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 łów. Całe fajne tutaj psy są. Dobra, spróbuję, ale chyba tutaj nie mam żadnej łódki, nie? To lipa. Lipa na całego. Teraz jeszcze mogłem sobie dopłynąć do jakiejś łódki i ją po prostu ukraść. Ale to podejrzewam byłoby trochę za długie, ja szybciej... Szybciej tam chyba dojadę. Chociaż aczkolwiek. Sałudeczki. Szkoda, że tu nie da się nurkować, nie? Tamtą czerwoną motorówkę. Tak. Ale powiem wam, że graficznie Watch Dogs wygląda naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze. Jestem mile zaskoczony po kilku godzinach gry, jest takie bardzo przyjemnie, także polecam, jeżeli ktoś jeszcze się waha, co sobie kupić pod choinkę, to warto się zastanowić nad Watch Dogsem. Motorówka, ta czerwona motorówka, tak. Ajajaj. Ojej. Oh yeah. Nie pamiętam, czy się zmieniało to muzyka, ale dobra, chrzanić to. Ty, tu jakieś pieniądze są. A, dobra. Chrzanić te pieniądze. No i woda znacznie lepiej się zachowuje, patrzcie, kurde, tak. Tak jak woda powinna się zachowywać, a nie jakieś podskakiwanie jak w GTA 5, że buf, buf, buf cały czas. Uciekaj tą motorówką, bo normalnie bo urwę następnemu.
Dobra, na szczęście spylił. Ta muzyka poważna. Fajny pipcznik. A, z fartem. Dobra, ty motorówko, czekaj tutaj na mnie. Bo ja tu do ciebie wrócę. Tylko pytanie, czy ja tutaj wyjdę teraz. A, na szczęście wyszedłem. 200 metrów. O, właśnie. Taka krosóweczka tutaj idealna. O. Czyli wychodzi na to, że tu nie będzie tak łatwo. Serio, ja się muszę tam dostać? Do środka? Fizyczne hakowanie. O, jasny gwint. Czyli tutaj się trzeba jakoś dostać. Ale jajca. O, i tu jest podnośnik. To by się może dało tak obejść. Okej. Dobra. Ups. Nie da mi się zhakować tego podnośnika. Oh shit. Fucken. Tu się muszę dostać. Dobra, tu nie przeskoczę. Kurde, myślałem, że sobie tego podnośnika będę mógł użyć. Ale tutaj niestety. Kurde, no.
Czekaj. Mam pomysł. Kurde, tu też. Nie wiem, czy jak wyjadę sobie tędy, to czy tam mnie zauważy, czy nie. Kurde, ten. Że on nie może po prostu troszeczkę wyżej skakać, byłaby lepsza frajda. Siebado. Kurde no. Nie ma szans, żeby przyjechał tędy. To też można by ich tutaj wyzabijać i nara, nie? Nie wiem, spróbujemy, jak coś to będziemy, otworzymy ogień i... What the fuck? Czy wy to widzicie? Czy to było przed chwilą ogrodzenie? No i co, już? Gdzieś mi coś tam na górze pokazuje. Ty, rozpieprzyłem ten. Dobra, teraz posujemy się dosyć do tej kamerki tu. Tu. No ale dobra, no ale... Nie myślę, że ja będę musiał jeszcze wejść w te drzwi. Nie. Fizyczne hakowanie? Serio? Bo... Nie mogę tam... Nie wiem, o co chodzi tu. Och, really? Jak ja mam tu tam się dostać? Och. Już myślałem, że... O, dobra, okej.
Czyli to chyba wszystko tutaj. Chło. Powiem wam, że... Oh no. Co innego mi się rozładuje ten... kamerka. Fucken. Mam nadzieję, że wytrzyma do końca odcinka. Dobra, zaliczy mi to? Zaliczy. Ha, zaliczyło mi całkowicie tą misję. Juhu! Cyberiaza syna w przeszłości. Okej, okay, dobra. Jedziemy do mojego. O-o! Do mojej tej. Znaczy, mam nadzieję, że jeszcze się ostała. Ty, to jest Sisson przecież. Ty, no trollololo. Aj. Alcatraz? Spoko. A ja byłem tutaj po tej stronie chyba, nie? No. Kurde. Nie pojechałem sobie tam, gdzie nie trzeba. Pasowały tutaj, wiecie co? Jeszcze helikoptery. Albo coś w tym stylu. Po prostu czy nie lubimy. O, jaka fajna. Da! Kobieta za tym? Lol. Ty, nie myślisz, że zadzwonię po policję, że jej ukradłem wóz. Bez przesady. O! Chciałem sobie tylko włączyć ten. Dobra, wsiadam jeszcze raz. Nie zajarzyli, że to ja. Patrz. Czekaj. Kurwy, tyny! O, to gdzie? Kurwy.
Muszę się tutaj nastawić dobrze. No bez sensu. Jakaś lipa. To była naprawdę dziwna sytuacja. Mega dziwna. Ale cóż, czasami tak tutaj w tej grze bywa. Kurde, jakieś jestem już zmasakrowany. Łopanie. Dołoponuj się normalnie. Czasami chcą wysiąść. Chcą mi ogólnie zacząć też kolejną główną misję. Tylko nie wiem, czy to już dzisiaj, czy w następnym odcinku. W następnym odcinku by już zacznę. W ogóle nie będę chciał, żeby już tak, no nie wiem, no po świętach, myślę, już po świętach, żeby faktycznie te odcinki były znacznie częściej. Patrzcie, jaki walny burger. Co to jest za ikona? Coś tam mogę hakować. Ło! Widzieliście, jest jakiś skubańcuch? Mózgi. No i co? My phone just got infected. Impossible. We put Josh levels of security on it. It's definitely possible. Says it's the zombie 2 virus. You do know who made the first zombie worm, right? Haddock. Yep. Who is Haddock? Bay Area legend. This guy was exposing government deals with defense contractors while we were still in school. Ooh. Oh! Bay Area legend. This guy was exposing government deals with defense contractors while we were still in school. Haddock's been off the map for a decade, but if he's back, I mean, wow. What's the virus doing? Looks like it was first installed through a spoof CTOS mobile update. I can see some of the phones it infected before mine. If I track them back, maybe I can find the source. Let's see if we can figure out Haddock's game here. Can you isolate the worm on a virtual machine? I would love to. Send it over. Co to jest za pomieszczenie? Czy jest na czerwono? Czyżby jakaś mafia? Bez sensu. To czy... To czego oni tutaj tak chronią? Ach, zabijał mnie. Fucken w dupę. To czemu to było? A to czekaj, jest jakieś hajsy są. We're the good guy. Move it.
Holy moly, holy moly, holy moly. Gdzie te hajsy? Jakby w środku? W środku, lol. Nie, nie, nie. Aaaa! Pieseł, pieseł policyjny. Pierdzielę was. Oh, fuck. Fuck. Kurde, w ostatniej chwili mnie dziabnęli. Masakra. Dobra, słuchajcie, to tym aspektem będę dzisiejszy odcinek sobie kończyć. Zobaczymy się, tak jak mówię, w kolejnym odcinku. I cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie. Papa, ale patrzcie, jaki tu stoi jeszcze motor. Ło, panie. Zaczepisty. Dobra, to... Do następnego razu. Jo, papa. Ups, na razie.